Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Kirker. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Pozostało tylko kilka dni do wyborów samorządowych. Jak pan ocenia tą, tą kampanię wyborczą? No, powiem tak, to jest bardzo intensywny czas. Był jest bardzo intensywny czas. Zorganizowaliśmy 16 spotkań z mieszkańcami do tego jazda busem po mieście i mogę powiedzieć, że byłem no w prawie każdym zakątku Jawożna. Odbyłem mnóstwo rozmów. Myślę, że w setkach możemy jeszcze te rozmowy z mieszkańcami liczyć. No i dużo się o mieście dowiedziałem. No i czego się właśnie pan dowiedział? No i powiem tak. Mieszkańcy. Zwracają uwagę, że jawożno ogólnie jest pozytywnie oceniane, natomiast mieszkańcy mówią wprost. Że brakuje zrównoważonego rozwoju jawożna. Dzisiaj centrum jest bardzo mocno doinwestowane, natomiast dzielnice ościenne, mieszkańcy dzielnic ościennych czują się wręcz zapomnieni. Jest takie poczucie, że tam się w ogóle nie inwestuje. Mieszkańcy mówią o takich naprawdę bardzo podstawowych elementach. Mówią o m.in. chodnikach, o parkingach, o oświetleniu, kanalizacji. Takich naprawdę bardzo przyziemnych, wręcz fundamentalnych sprawach dla miasta i mieszkańców. I tego najbardziej brakuje w kwestii inwestycyjnej, bo oczywiście są inwestycje, jak, jak chociażby park Gródek czy ostatnio rewitalizacja Sosiny. Natomiast są to atrakcje turystyczne, a wielu mieszkańców, szczególnie seniorów, zwraca uwagę, że brakuje mniejszych projektów, także rekreacyjnych, właśnie w dzielnicach. Ale te większe projekty są. Moim zdaniem, takie bardziej odważniejsze do no, wykonania. Powiem tak. Oczywiście istotne jest to, aby mieć ważne projekty, odważne projekty, które będą miasto rozwijały. Natomiast musimy zacząć od podstaw. Nie możemy budować dachu, nie mając fundamentów. Mówi się wiele o tych projektach wielkich miały być hyperlupy, autonomiczne autobusy, samochód elektryczny. A ludzie na spotkaniach czy na mieście mówią wprost i pytają: Panie Michale, a będzie chodnik, Panie Michale, a będzie oświetlenie, a będzie w końcu kanalizacja. Więc jeżeli rozpoczniemy od początku i odrobimy to zadanie domowe, tak zwane to wówczas będziemy mogli iść w kierunku tych dużych projektów. Najpierw zróbmy to, co dla ludzi jest najważniejsze. A jakie pan chciałby zrealizować odważne projekty u nas w Jaworznie? Powiem tak. Odważnymi projektami możemy nazwać wszystkie te projekty, które są związane ze strefą przemysłową i rozwojem gospodarczym Jawożna. Miasto Jawożno aktualnie dzisiaj ma wiele projektów, które należy kontynuować. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o jawożnickim obszarze gospodarczym i bardzo dobrze, bo to jest ważny element dla miasta. Natomiast musimy jeszcze wrócić do poprzednich stref przemysłowych, które w dalszym ciągu są nie do końca zagospodarowane. Jest wiele możliwości, wiele przestrzeni na sprowadzenie nowych inwestorów do miasta. No bo dzisiaj miasto na tle Sosnowca, Tychów czy Dąbrowy Grudniczej, no niestety wypada całkiem blado, a tak być nie powinno. Miejsca pracy powinny zostać wreszcie w naszym mieście zagospodarowane. Czemu wreszcie? No to to jest problem, który od lat się przewija. Na spotkaniach mieszkańcy także o tym wielokrotnie mówią i wskazują, że Potrzebne są działania, które sprowadzą do miasta inwestorów, aby były nowe miejsca pracy. Dzisiaj to widzimy wielokrotnie, do Katowic wyjeżdżając w godzinach porannych, że są korki, bo ludzie właśnie wyjeżdżają w tamtym kierunku, w kierunku Sosnowca, Katowic, Dąbrowie Górniczej do pracy. W Jaworznie także mieszkańcy chcieliby móc zarabiać godne pieniądze. Co według Pana powinno jeszcze zmienić się w Jaworznie? Przede wszystkim w naszym mieście powinien zmienić się styl zarządzania miastem. Mieszkańcy w końcu muszą być wysłuchani i w końcu muszą być traktowani. Z szacunkiem. Jeżeli damy mieszkańcom szansę, damy im szansę dialogu, konsultacji społecznych, rozmowy, wysłuchania, to oni po prostu będą czuli się w mieście dobrze i będą w to miasto chcieli się angażować. A to jest dla nas najbardziej istotne, żeby stworzyć tożsamość kulturową miasta, żeby mieszkańcy mogli się społecznie zaangażować. No bo w końcu, jeżeli ktoś się będzie w, mie w mieście czuł jak we własnym domu, to to będzie de facto nasz sukces. Mieszkańcy wówczas będą czuli się dobrze, będą czuli się bezpiecznie i będą szanowani. To jest ta najważniejsza zmiana, która musi nastąpić. Jak będą czuć się jakby w własnym domu, a nie jak obcy, czy jak wróg, to wówczas, wówczas Jaworzno osiągnie sukces. Czy kampania to... wyborcza była dla Pana trudnym czasem? Jakby Pan mógł tak podsumować te ostatnie kilka miesięcy? Powiem tak, to był to był jest wspaniały czas, wymagający czas, intensywny czas pracy i także nauki. Natomiast powiem tak, to jest czas spotkań i kontaktów międzyludzkich z mieszkańcami. I to jest wspaniały czas, powiem powiem szczerze. Na początku się tego troszkę obawiałem, jaki będzie mój odbiór przez mieszkańców. Natomiast okazało się, że z każdym kolejnym wyjściem, z każdym kolejnym spotkaniem, z każdą kolejną rozmową ci mieszkańcy naprawdę bardzo entuzjastycznie do mnie podchodzą, chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami, chętnie rozmawiają i dają niesamowitą energię. To jest coś, co jest swoim naj, najwspanialszym doświadczeniem podczas tej kampanii wyborczej, że mieszkańcy naprawdę oddają swoją energię. Mówią także wiele miłych słów, tak? Czasami się o coś nawet z kimś gdzieś tam potrzebychałem na argumenty. Natomiast finalnie był to bardzo pozytywny czas. Dziękuję mieszkańcom za te rozmowy, bo to jest super energia, super energia, którą dostałem od mieszkańców i to jest chyba najfajniejsze w tej całej kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie i Państwu, jako mieszkańcom Jaworzna, także serdecznie dziękuję za te kilka miesięcy spotkań i rozmów oraz zapewniam Państwa, że w Jaworznie zawsze będzie miejsce na to, aby się spotkać na szczerą, pełną szacunku rozmowę. Dziękuję serdecznie, Miewetia. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia.